Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Ekstraklasa. Za nami 21. kolejka spotkań w Tauron Basket Lidze, a także 20. w Superlidze Piłki Ręcznej Kobiet. O tym, co się działo tutaj w Koszalinie podczas meczu z Jeziorem Tarnobrzeg, AZS-u Koszalin oczywiście, będę rozmawiać z moim gościem, a jest nim dzisiaj zawodnik AZS-u, Krzysztof Szubarga. Witam. Dzień dobry, witam. No właśnie, tu już tak trochę wstępnie przed nagraniem rozmawialiśmy, że tak naprawdę Jezioro to taki dobry przeciwnik w tym momencie sezonu. Po pucharze, przy tych problemach kadrowych, trafić na Jezioro w takiej dyspozycji, to chyba odpowiedni moment. No dokładnie. Przystępowaliśmy nie w pełnym składzie. Można powiedzieć, że z jednym typowym wysokim zawodnikiem. Dobrze, że to było Jezioro, chociaż w ostatniej kolejce Jezioro sprawiło niespodziankę, wygrało ze Śląskiem Wrocław, więc byliśmy dobrze przygotowani do tego przeciwnika. No ale tak jak wcześniej wspominaliśmy, dobry przeciwnik na nasze problemy. Dobra koncentracja od początku spotkania, gdzie też nie było łatwo. Nie mogliśmy przez dłuższy czas trenować 5 na 5, bo nie było tylu zawodników, ale z każdą minutą spotkania ta gra wyglądała lepiej i cieszymy się na pewno z wygranej. Zawsze z takiego rywala można się obawiać, bo tak naprawdę jest to w jakiś sposób rywal nieobliczalny, o czym się właśnie Śląsk Wrocław przekonał i nie tylko w rzeczywistości, po meczu z wami bodajże, w pierwszej rundzie rywalizacji w Tauron Basket Lidze Jezioro zaczęło no całkiem nieźle grać, wygrywać kolejne spotkania i ta nieobliczalność tego Jeziora to jest jakiś pewien sposób chyba na grę. No na pewno, no ciężko się przygotować na taki zespół, trzeba się na wszystkie warianty być gotowym, bo w każdej chwili każdy zawodnik może zagrać jeden na jeden, nie trzymają się jakoś twardo taktyki, więc na pewno nie są łatwym przeciwnikiem dla większości drużyn. Trzeba po prostu utrzymać tą koncentrację i skupić się na swojej grze i grać swoją koszykówkę, żeby z takimi ekipami wygrywać. W pewien sposób było dla was to utrudnienie przed tym spotkaniem. Po meczu ze Śląskiem, w tej przerwie na Puchar Polski w Jeziorze doszło do zmian kadrowych. Nowi koszykarze, nowi zawodnicy, tak naprawdę też nie było do końca wiadomo, z czym będziecie mieli, z kim do czynienia. No dokładnie, Johnson wyjechał z drużyny, był to lider nie dosyć, że całej ligi w punktach, to na pewno najlepszy zawodnik siarki. Całe szczęście, że mamy super sztab szkoleniowy, który przygotował nam materiał wideo o nowym zawodniku. Wiedzieliśmy, na co możemy się spodziewać, czego możemy się spodziewać po tym zawodniku. Wiedzieliśmy, że nie jest to gracz, który będzie świetnie rzucał za 3 punkty, bardziej opiera swoją grę na dynamice i na penetracjach. I w ten sposób staraliśmy się uprzykrzyć mu grę. No jak w takim meczu się skoncentrować na defensywie, skoro rywal defensywo praktycznie was w żaden sposób nie zatrzymuje? Można się koncentrować tylko na ataku. No na pewno, ale tak jak wspominaliśmy, siarka jest nieobliczalnym zespołem, który bodajże rzuca o ponad 80 punktów w ataku, więc oni w ataku grają naprawdę dobrze, więc trzeba było skupić się na tej defensywie, żeby nie pozwolić im się otworzyć, żeby nie uwierzyli w to, że są w stanie powalczyć nas na parkiecie. Zatem skróty z tego spotkania. AZS Koszalin w 21. kolejce pojedynków mierzył się przed własną publicznością z Jeziorem Tarnobrzeg. Konferencja prasowa, także 10 najbardziej efektownych akcji z tego spotkania. W 21. kolejce spotkań AZS Koszalin Stroje Białe mierzył się przed własną publicznością z Jeziorem Tarnobrzeg. Spotkanie rozpoczęło się po myśli gości. Tutaj Craig Williams i celny rzut za 2 punkty. W odpowiedzi Iwan Radenowicz i mamy remis 2-2. Kolejne minuty przebiegały jednak po myśli drużyny przyjezdnej. Po celnym rzucie za 3 punkty Wysockiego Jezioro prowadziło różnicą 5 punktów. Chwilę później do głosu doszli jednak akademicy. Najpierw Radenowicz blokuje Wysockiego, a w kolejnej akcji środkowy AZS-u zdobywa 2 punkty i w tym momencie AZS prowadził 11-9. Jezioro zdobyło 5 kolejnych punktów. Tutaj świetne podanie Millera i celny rzut Daniela Wala. Akademicy również starali się odrobić stratę i po celnym rzucie za 2 punkty Devona Austina prowadzili 19-17. Wynik pierwszej kwarty na remis 19-19 ustalił Daniel Wal.
Druga kwarta rozpoczęła się od dwóch udanych akcji jeziora. Najpierw Keon Bell zdobywa punkty, chwilę później ponownie ten sam zawodnik i jezioro prowadziło różnicą czterech oczek. Kolejne minuty jednak dla akademików. Najpierw odpowiedź Quintela Woodsa i celny rzut za trzy punkty. Dwie kolejne akcje również autorstwa Quintela Woodsa i za każdym razem po dwa oczka. Serię punktową kończy Devon Austin celnym rzutem z dystansu. W tym momencie AZS prowadził 29-23. Jezioro starało się utrzymać wynik bliski remisu. Celny rzut Williamsa. Ponownie ten sam zawodnik i strata jeziora wynosi tylko dwa oczka. AZS starał się utrzymać przewagę i po celnym rzucie z dystansu Devona Austina wynosiła ona już 9 punktów. Ponownie Devon Austin i w tym momencie miał już na swoim koncie 13 punktów. Wynik drugiej kwarty na 52-39 ustalił Iwan Radenowicz. Trzecia kwarta rozpoczyna się od akcji Kevina Wysockiego. Jednak przez kolejne minuty trwa dominacja AZS-u. Tutaj Dąbrowski celnie dobija akcję Szubargi. Kolejne punkty akademików Iwan Radenowicz. A teraz Krzysztof Szubarga. Po dodatkowym rzucie wolnym Szubargi AZS prowadził 69-41. Po niemal 5 minutach wreszcie punkty zdobywa jezioro. Mimo dominacji AZS-u, jezioro też miało swoje efektowne sytuacje. Tu Keon Bell i celny rzut za 2 punkty. Ostatnie punkty tej kwarty to Goran Wrbanc dla AZS-u i Kevin Wysocki dla jeziora Tarnobrzeg. Po trzech odsłonach akademicy prowadzili 77-55. Czwartą kwartę rozpoczyna Goran Wrbanc od rzutu z dystansu. W tym momencie AZS prowadził różnicą 25 punktów, jednak rywale starali się nieco zmniejszyć dystans. Kolejne punkty tych graczy. Keon Bell na 82-62 i w efekcie AZS prowadzi różnicą 20 oczek. Do gry wchodzi Łukasz Pacocha. W efekcie dwie jego kontry i ponownie rośnie przewaga akademików. Po akcji Piotra Dąbrowskiego AZS prowadził 98-72. Wydawało się, że szybko akademicy osiągną 100 punktów, jednak tak nie było. W kolejnych minutach punkty zdobywało jezioro. Tutaj Kevin Wysocki. Dopiero w dwóch ostatnich akcjach akademicy osiągnęli setkę. Najpierw efektownie kończy akcję swojej drużyny Iwan Radenowicz. I ponownie w kontrze akademicy asysta Krzysztofa Szubargi do Radenowicza. I w tym momencie środkowa AZS ustalił wynik spotkania na 102-75. Przed meczem żeśmy rozmawiali, że to Koszalin jest zespołem rzucającym, że trzeba uważać, szczególnie trzypunktowe, że prawie wszyscy zawodnicy potrafią rzucić z daleka. W pewnym momencie żeśmy to realizowali w pierwszej kwarcie, jakoś to wyglądało, w drugiej zawodnicy Koszalina się rozstrzelali, do przerwy rzucono nam 7 trójek, odjechali na kilkanaście punktów, my nie graliśmy zespołowo. Enty raz powtarzam, że indywidualnie to my nie wygramy, tylko możemy wygrać z kimś, podjąć walkę zespołowo. W pewnym momencie znowu zaczęliśmy mądrze grać, no i znowu proste błędy, 3, 4, 5 kontr. Także no, porażka to w sumie można było powiedzieć, no ciężko było będzie tutaj wygrać, ale liczyłem, że w granicach 15-16 punktów, także to już jak było tam 17 punktów, chłopcy harowali, no niepotrzebne znowu były 3-4 straty. Jest wynik taki jest, także gratuluję zespołowi z Koszalina i życzę im jak najlepszego wyniku. Jestem bardzo zadowolony z tej wygranej, że przede wszystkim chłopaki podeszli do tego meczu
na poważnie. Nawet w pierwszej kwarcie byliśmy skoncentrowani, gdzie niektórzy rzuty czy szybkie ataki nie było możliwości obronienia, ale zespół pokazał charakter nawet w tym okrojonym składzie, że wiedzą, co znaczy każda wygrana dla nas. Także ten mecz wygrany ze Siarką jest równorzędny, tak jak wygrany ze Stelmetem. Dwa punkty są, idziemy dalej, następny mecz jest kolejny bardzo ważny mecz w Kutnie i będziemy się przygotować do następnych wygrań. W pierwszą połowę graliśmy dobrze, graliśmy jako zespół. Myślę, że w drugą połowę to trochę inaczej już wyglądało. Nie mieliśmy, można mówić, że nie mieliśmy dzisiaj za bardzo szansę. Mamy też dwa nowe chłopaki, które tam grają. Jeszcze nie znają tam wszystkie zagrywki, to też nie jest łatwo dla nas. Ale myślę, że następne mecze już będą inaczej wyglądać. Do tej pory jeszcze nie mieliśmy takiego dużego, który tam może pod koszem coś tam ruszać i zobaczymy, co on tam może zrobić. Pierwsza kwarta zapowiadała trudne spotkanie, jednak wszystko to, co zrobiliśmy źle, wykonaliśmy dobrze w drugiej i trzeciej odsłonie. Wyglądaliśmy jak dobrze ułożona drużyna. Na początku czwartej kwarty nie straciliśmy koncentracji i odebraliśmy rywalowi chęć do gry. Czuję się dużo lepiej w porównaniu do początku gry w AZS-ie. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej, kiedy do gry wrócą kontuzjowani gracze i będziemy mogli trenować w pełnym składzie. Oto 10 najbardziej efektownych akcji z meczu. AZS Koszalin, Jezioro Tarnobrzeg. Oto wyniki 21. kolejki spotkań. AZS Koszalin pokonał Jezioro 102-75. Turów Zgorzelec wygrał na wyjeździe z Polfarmą Starogard Gdański 126-110. Śląsk Wrocław wygrał z Polfarmexem Kutno 78-68. Stelmet Zielona Góra wygrywa na wyjeździe z ekipą King Wilki Morskie Szczecin 76-70. Polski Cukier Toruń odnosi wyjazdowe zwycięstwo nad MKS-em Dąbrowa Górnicza 92-80. Tref wygrał z Anwilem 72-60. Do rozegrania pozostały jeszcze dwa spotkania 21. kolejki. Wikana Start Lublin, Rosa Radom i Jaseko Gdynia, Energa Czarni Słupsk. W tabeli prowadzi Stelmet Zielona Góra z dorobkiem 38 punktów. Na drugiej pozycji jest AZS Koszalin, 37 oczek, 36 ma Turów Zgorzelec i jedno zaległe spotkanie. 35 Śląsk Wrocław, 34 Rosa Radom. Po 31 mają Asseco Gdynia, Energa Czarni Słupsk, Tref Sopot. Również 31 punktów ma Polfarmex Kutno, 30 Polski Cukier Toruń i Anwil Włocławek, po 28 MKS Dąbrowa Górnicza i King Wilki Morskie Szczecin. 27 punktów Jeziora Tarnobrzeg, 26 Polfarmy i 25 Wikany Start Lublin. W następnej serii spotkań AZS Koszalin zmierzy się na wyjeździe z Polfarmexem Kutno, Polfarma podejmuje Wikanę, Rosa zmierzy się z MKS-em Dąbrowa Górnicza, Anwil z Turowem, Polski Cukier Toruń podejmuje Śląsk Wrocław, Energa Czarni Słupsk podejmuje Wilki Morskie Szczecin, Stelmet Zielona Góra zmierzy się z Treflem i Jezioro podejmuje Asseco Gdynia.
Co do całej kolejki 21, tutaj mamy takie jedno spotkanie, które naprawdę chyba było bardzo efektowne i kompletnie bez defensywy. Turów Zgorzelec wygrywa na wyjeździe z Polfarmą Starogard Gdański 126-110. No to takich spotkań w polskiej lidze to raczej rzadko się ogląda. No na pewno bardzo, bardzo duży wynik. Nie wiem, z czego to wynikało, czy ze słabej obrony, czy z takiej super skuteczności. Na pewno gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Nie widziałem tego spotkania, no ale na pewno kibicom mogło się podobać. Co do innych pojedynków, taki ciężar gatunkowy dosyć spory w starciu Trefla Sopot z Anwilem Włocławek. W zasadzie mówiło się przed tym meczem, że to taki pojedynek o fazę playoff. Ile w tym prawdy? No, prawda jest tyle, że jeszcze jest 10 kolejek czy 9 do końca dla niektórych zespołów, więc na pewno bardzo ważne spotkanie sąsiadów w tabeli. Nie będę ukrywał, bo trzymałem troszeczkę kciuki za Anwil, gdzie mam sentyment do tej drużyny. Niestety nie poradzili sobie na wyjeździe w Sopocie. I można powiedzieć, że na tą chwilę Tref jest bliżej tych playoffów, ale tak jak wspominałem, jest jeszcze kilka kolejek i na pewno każda z drużyn jeszcze z pozycji 9-10 też chcą do playoffu awansować, więc ta walka będzie do końca sezonu. I tu wcale nie można mówić, że te zespoły z dołu tabeli to nie są drużyny, które nie mogą sprawić niespodzianki. Zresztą przykładem jest Stelmet Zielona Góra, który się męczył mocno w Szczecinie, żeby wygrać to spotkanie. Tam Jajlu Walin doskonale chyba znał rywala. Na pewno znał zawodników, których trenował przez kilka lat, więc też dobrze przygotował swoją drużynę. Tak jak pan wspomniał, no, każda drużyna walczy o zwycięstwo w każdym spotkaniu i niektóre drużyny mają realne szanse na awans do playoff. Co do waszego meczu, tak już tak wrócę do wypowiedzi trenera Igora Miecicia na konferencji pomeczowej, powiedział, że nieważne, z kim się zdobywa dwa punkty, bo one tak samo smakują. Czy to jest ze Stelmetem Zielona Góra, czy to jest z Jeziorem Tarnobrzeg, czy z Wikaną Startem Lublin. One tak samo smakują i tak samo wyglądają w tabeli. Tak to wygląda? Oczywiście dla kibica lepiej jest wygrać z kimś mocniejszym, dokładnie, ale z drugiej strony dla statystyki. Ale tak naprawdę przegrywając ze słabszym zespołem traci się punkty i w kontekście walki o jak najwyższe lokaty przed playoffami tych punktów potem może zabraknąć, więc każde spotkanie jest ważne, tak jak trener powiedział, czy ze Stelmetem, czy z Jeziorem. Oczywiście ze Stelmetem smakują te zwycięstwa. Troszeczkę inaczej jest ten smaczek, ale punkty zawsze są dwa i to jest najważniejsze. Zanim dokończymy rozmowę, przechodzimy do Superligi Piłki Ręcznej Kobiet. Energa ZS Koszalin w 20. kolejce spotkań mierzyła się na wyjeździe z Pogonią Baltiką Szczecin. Mecz przegrany przez naszą drużynę 23-30. Co na ten temat miała do powiedzenia po tym spotkaniu Aleksandra Kobyłecka? Posłuchajmy, a także podsumowanie 20. kolejki spotkań, tabela, a także zapowiedź kolejnej serii spotkań. Ten mecz tak szybko minął i ten wynik się tak szybko zrobił na naszą niekorzyść, bo było bodajże 13-4 czy 13-5 w pierwszej połowie. Starałyśmy się gonić, goniłyśmy, ale Szczecinianki, no one nie oddałyby nam tego meczu, były świetnie dysponowane, a przy naszej niedyspozycji niestety. I ogólnym już takim przesycie tego wszystkiego, co się wydarzyło przez ten ostatni tydzień, no po prostu nie byliśmy w stanie w żadnym aspekcie grozić im bardziej niż my nam. One były silniejsze w obronie, szybsze w ataku pozycyjnym, a my po prostu jak te owieczki stałyśmy i czekałyśmy na skazanie. Każda z nas chciała gdzieś tam zerwać się indywidualnie, co nie przynosiło zupełnie efektów. Z Kretesem przegrałyśmy te derby. Jest nam głupio ze względu na to, że nasi wspaniali kibice stanęli, nie wiem gdzie oni stanęli. W każdym razie tak wysoko, że przyjechało chyba 150 albo 200 osób. Wszyscy na zielono, doping był fantastyczny, ale dzisiaj nic nie było w stanie nam pomóc. Komplet wyników 20. kolejki spotkań w Superlidze. Energa ZS Koszalin przegrywa na wyjeździe z Pogonią Baltiką Szczecin 23-30. Zagłębie Lubin pokonało Olimpię Beskid Nowy Sącz 32-27. Sambor Tczew przegrywa z Wistalem Gdynia 20-29. MKS Lublin pokonał SPR Olkusz 29-23. Piotrkowia pokonała KPR Jelenia Góra 28-22. I Ruch Chorzów wygrał ze Startem Elbląg 31-28.
tabeli prowadzi MKS Lublin z dorobkiem 35 punktów, 32 ma Wistel Gdynia, 27 Energa AZS Koszalin, a także Zagłębie Lubin. Zagłębie ma do rozegrania zaległe spotkanie. Na miejscu 5 Pogoń Baltika Szczecin 26 punktów, 23 ma Start Elbląg, 21 Ruch Chorzów, 16 KPR Jelenia Góra. Poza strefą playoff Piotrkowia 11 punktów, 9 ma Sambor, 8 Olimpia i 3 SPR Olkusz. Program kolejnej serii spotkań w najbliższy weekend Energa AZS Koszalin podejmie we własnej hali SPR Olkusz. Ruch Chorzów zmierzy się z Samborem Tczew, Start Elbląg podejmuje Zagłębie Lubin, Olimpia Beskid Nowy Sącz zmierzy się z Pogonią Baltiką Szczecin, MKS Lublin podejmuje Piotrkowie i KPR Jelenia Góra zmierzy się z Wistalem Gdynia. No i przechodzimy do najbliższej kolejki. Polfarmek z Kutno, waszym najbliższym rywalem. Zespół też w zasadzie to jest taka ekipa w miarę nieobliczalna. Może pokonać faworyta, może przegrać się z zespołem z dołu tabeli. Także chyba kolejny trudny rywal. Trudny rywal, który u siebie gra bardzo dobrze. Walczą cały czas też o play-offy, cały czas też mają realne szanse, więc na pewno ciężkie spotkanie nas czeka. Już zaczynamy się przygotowywać pod kątem Kutna. Myślę, że tak jak do każdego spotkania będziemy przygotowani i wierzę w to, że wywieziemy cenne dwa punkty. A co do twojej dyspozycji, jak ty się czujesz w tej chwili, bo wiem, różnie to bywa w kolejnych spotkaniach, jeżeli chodzi o twoją dyspozycję, raz jest wyżej, raz jest niżej, ale mimo wszystko trener Igor Milicic cały czas daje ci coraz więcej minut, żebyś jak najdłużej był przy piłce, był w grze. No dokładnie, można powiedzieć, że rzuciłem po kontuzji pleców, potem dopadło mnie zapalenie płuc, co też mnie wybiło z rytmu. Cały czas trenuję mocno, żeby ta forma szła cały czas do przodu. Myślę, że jest jakiś progres z każdym meczem, z każdym treningiem. Do tych najważniejszych spotkań jeszcze mamy trochę czasu, więc wierzę w to, że będę już w 100% gotowy, żeby mógł pomóc drużynie. Dużo siłą też AZS-u jest w miarę stabilna sytuacja kadrowa. No te mocniejsze zespoły tak w zasadzie wyglądają w tym momencie sezonu. W tych dolnych partiach tabeli jest duża rotacja składu i te zmiany czasem pozytywnie, czasem negatywnie wpływają. U was w zasadzie Iwan Radenowicz chyba bardzo szybko się wkomponował w skład, w tą drużynę, w tą taktykę i trzeba powiedzieć, że chyba bardzo konsekwentnie w tej chwili wyglądacie. Iwan jest bardzo doświadczonym zawodnikiem. Myślę, że sztab szkoleniowy wiedział kogo ściąga. Takiego zawodnika potrzebowaliśmy. Świetnie sobie radzi w strefie podkoszowej i na pewno będzie dużo pożytku. Polfarmek z Kutno, najbliższy rywal AZS-u Koszalin. No, zapowiadają się ciekawe emocje. AZS Koszalin w tej chwili na miejscu drugim i oby ta pozycja nie tylko ta, może nawet wyższa. Do końca sezonu zasadniczego pozostało jeszcze sporo kolejek i emocji związanych z Tauron Basket League'ą. Również sporo. Moim Państwa gościem był dzisiaj zawodnik AZS-u Koszalin Krzysztof Szubarga. Dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję bardzo. Ale Państwa zapraszam na mecze AZS-u, czy to na wyjeździe, czy tutaj u siebie, także na mecze Superligi Piłki Ręcznej Kobiet. Już najbliższy weekend spotkanie przed własną publicznością, zatem i tu będą emocje. My Państwu to zaprezentujemy w kolejnym wydaniu magazynu Ekstraklasa za tydzień. Do zobaczenia.